Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała tak właśnie mam. Dzisiaj odcinek, który dla mnie jest specjalny. Witam w studio moją mamę, Edytę Torchan. Cześć mamu. Cześć córka, witam wszystkich, którzy będą to oglądać. Ym, I słuchać tak. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o macierzyństwie, rodzicielstwie, o tym, jak te trudne nasze własne dziecięce doświadczenia wpływają na nasze rodzicielstwo. Myślę, że też będziemy gdzieś oscylować wokół tematów bycia wystarczającym jako rodzic. No i zobaczymy jeszcze gdzie ta no rozmowa też dorosłej popłynie. mamy pewnie dorosłej mam, do, dorosłej mamy dorosłej córki, która ma już swoje dziecko. Relacja tak. tak tak. Pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać i gdzieś od tego niech nam ta rozmowa popłynie. Bo jesteśmy tutaj bez żadnych planów. Tak. Nie mamy scenariusza. Nie mamy scenariusza. Więc to pierwsze pytanie, jakie Ci chciałam zadać, brzmi: w jakim Ty byłaś miejscu, kiedy stawałaś się mamą? No nie było to specjalnie zasobne miejsce wewnętrznie. Ja byłam bardzo młoda. Ja nic nie wiedziałam o życiu. E, oczywiście miałam ten zasób młodości, czyli. Niespożyty entuzjazm. A ile miałaś lat? Jak byłaś w ciąży? 24, jak zaszłam w ciąży z Zosią. Rok starsza tak? siostra moja. Mhm. A później, no to już tak poszło, no nie, tak. mhm. Rok po roku. Tak. Nie była to świadoma decyzja o macierzyństwie. E, raczej e, nieświadoma, ale też pełna entuzjazmu i raczej też taka, och, jeszcze mnie tam nie było. To, okay. to... Czyli coś nowego. Tak. tak. Coś nowego. Tak. I. Na tyle, na ile mogłam. Oczywiście przygotowywałam się do tego. To znaczy, jak już się dowiedziałam, że jestem w ciąży, no to szkoła rodzenia, książki, ćwiczenia. Ale e, ja też miałam takie wrażenie, że ja tam w ogóle, jak na przykład do sz w szkole rodzenia, że ja trochę nie pasuję do tej szkoły rodzenia, bo tam były kobiety, które z trudnością podnosiły nogę. Mhm. Rozumiesz? A ja tam prawie fikołki kręciłam, wiesz? Więc jakby. Też te twoje takie naddatki energetyczne, które miałaś zawsze O którychśmy ja, rozmawiały tak. właśnie przed chwileczką, dokładnie tak. tak Bo ja też ciebie jako mamy właśnie taką pamiętam Właśnie taką, że ciebie było wszędzie pełno I że jak wpadałaś do pokoju, to wpadałaś na takiej pełnej pycie Aha. Że tak to nazwę I było właśnie, hey, o dziewczyny tu, 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 tu. Po prostu takie patataj tak Dużo cię Tak tak, tak. I to właściwie, no właśnie właśnie yy, już w trakcie ciąży. Yy, yy, jakby to znaczy yy, yy, inaczej, w trakcie ciąży to się nie wystudziło, mhm. tylko byłam no, taka o, o, gorąca. Gorąca w sensie jakby taka pełna yy, takich Żywioł. kolorów i, yy, yy, i chcąca doświadczać. Yy, tego życia matki, w ogóle w gruncie rzeczy nie zdają sobie sprawy, czy, z czym to się je, natomiast pełna e, super optymizmu i hura optymizmu, mm. ale też na przykład czytająca książki, jak to, no, ja pamiętam, że e, co tydzień e, oglądałam sobie, a co teraz mojemu dziecku rośnie, no, a teraz mu rośnie nos, a, a teraz mu oczy się kształtują, a teraz e, tam nerki mu powstają i, i i właściwie takim dojmującą emocją była ciekawość hmm. i, to, że się, i niecierpliwość też, że ja się nie mogę doczekać już. Natomiast samo zdarzenie porodu to było coś, co było kompletnie magiczne. Jakby, bez względu na to, jak trudne, bo oczywiście to, że się mm, y, byłam w stanie jakby jak scyzoryk rozłożyć, to nie oznaczało, że ja miałam łatwy poród. Właśnie w ogóle nie. Natomiast jak już w końcu się udało, i to rzeczywiście należy powiedzieć, że się udało, bardziej z Twoją starszą siostrą niż z Tobą. Z Tobą było prościej już, bo już że tak powiem, drzwi były raz otwarte, <słany> <słany> Tak. <słany> <słany> więc, więc to był to było taki moment takiego zatrzymania. I oczywiście to są wielkie słowa, ale ja jej powiem. Ja wtedy poczułam Boga. Pierws to znaczy, jakby poczułam istnienie Boga. W ja. momencie, kiedy pomiędzy moimi dwoma nogami zobaczyłam rączkę, która tak machnęła. Hmm. To była rączka Zosi. I nic nie jest w stanie przygotować kobiety, moim zdaniem, na tę chwilę, na tę chwilę spotkania hmm. z tym kimś którego ona się domyśla, którego ona wypatruje, którego ona teoretycznie zna. Tak jak się zna teoretycznie, jak się ogląda wideo, jak się czyta książki, jak się jakby, no, y, ma się świadomość tego właśnie, że o, teraz jej rośnie nos, tak. albo o, teraz ucho jej powstaje. Ale w momencie, kiedy y, to się dokonuje, i ta istota, którą się sobie wyobrażało, i która cię waliła w żebra w dziewiątym miesiącu piętą, fizycznie pojawia się pomiędzy swoimi nogami, to jest dotknięcie Boga. Znaczy, to jest Bóg. To jest ja, po prostu... ja też, mamo, napisałam o tym w swojej książce, być tak naprawdę. Mówiłam, że to doświadczenie porodu dla mnie też było takim doświadczeniem boskim. I takim doświadczeniem tego, co dokładnie przed chwilą nazwałaś, czyli takim doświadczeniem dotknięcia Boga, poczucia Boga, czyli poczucia tak naprawdę, że moim ciałem zarządza coś większego tak. i że ja mogę się tylko i aż temu poddać. I przy mnie był miłość, który był dla mnie takim dodatkowym wsparciem, albo ja bym nawet nie użyła słowa dodatkowym, tylko takim gruntownym wsparciem, takim wsparciem, które właśnie. Szło z takiego uziemienia i z takiego bycia. On był taki bardzo stabilny, bardzo wspierający, bardzo obejmujący i dający poczucie bezpieczeństwa w okolicznościach porodowych, które dla mnie, na przykład, kiedy ja rodziłam naszego syna Ignacego, ja rodziłam bardzo długo ja rodziłam ponad 20 godzin. No ja też rodziłam bardzo długo, za Tutaj ja wiem, sobie ja wiem, piątkę wiem, przybijamy, tak. tak. Zresztą zawsze jest tak systemowo patrząc, że porody córek. Są echem porodów matek, babć, prababć, i że to jest gdzieś opowieść o, tym, o tych narodzinach i o tych porodach pokoleniowych, ale jeszcze jedną rzecz mhm. chciałam powiedzieć. A propos tego, co powiedziałaś, że, że teoretycznie swoje dziecko znasz, poznajesz, teoretyzujesz na jego temat, kiedy jesteś z tym maluchem w ciąży. Natomiast też pięknie, pięknie o tym mówi cała w ogóle psychologia prenatalna, że dziecko znacie lepiej. Niż ty hmm. znasz dziecko, kiedy jesteś w ciąży, cudowne. co nie? Joj, Bo dziecko cię czuje całym sobą. To jest... Ja będę płakać. Zruszasz teraz. się. No? Ja, dla mnie to też jest wzruszająca myśl. Że dziecko cię zna całym sobą, całą sobą. Że dziecko zna bardzo dobrze przez tych 9 miesięcy wspólnego bycia z mamą i życia w, w jej środowisku śródmacicznym. Dziecko zna bardzo dobrze emocjonalność swojej mamy. Dziecko zna bardzo dobrze i dostaje informacje na temat tego, jaki jest świat. Czy świat to bezpieczne miejsce? No bo jeżeli mama przeżywa dużo stresu, często stresu, no to jakie, tak to nazwijmy, no, jakie przekonania się internalizują wtedy w dziecku? Okej, okay, skoro mama jest tak często zestresowana, a żyje w tym świecie tam, to ten świat musi być niebezpiecznym miejscem. Przede wszystkim jestem połączona jak, jako dziecko, jestem połączona z mamą, czyli jest jakby od odbieram jako jedność tak. siebie i nią. Jestem jednym Czyli organizmem jej, z mamą. Tak. tak. I właśnie to jest ta myśl, która mi też się wydaje przepiękna, że dziecko nas zna bardzo dobrze. I i ta więź i ten początek więzi i po jednej i po drugiej stronie rzecz jasna i po stronie matki i po stronie dziecka ten początek więzi ma start już w brzuchu, już na etapie życia prenatalnego. I Chciałam się mam o ciebie zapytać, bo dużo powiedziałaś na temat tego, że jakby gdzie byłaś w energetyce w czasie uh -huh. ciąży. A gdzie byłaś w takim kontekście kondycji psychicznej. Czy jako kobieta. Jako kobieta. Tak? Jako kobieta, jako żona. Znaczy ja chciałam inaczej niż moja mama. Hmm. I to też jest chyba taki dość częsty. Wtedy z tego Relatywnie, bojowego. No nie? Znaczy, jakby jest do, do, dość częsty stan w, w, jakby powiedzieć, no, trudnych relacji pomiędzy mamami a córkami. Że chce się inaczej. Myślę, że to jest coś niebywałego wsparcie od starszych kobiet z rodu. Zgadzam się? Od kobiet, które już to przeżyły. Na przykład moment porodu. I pamiętam, jak ja, żonie mojego kuzyna, która później była w ciąży o mnie, opowiadałam, właśnie kładąc nacisk na to, jak to jest no, mistyczne przeżycie. Mhm. Żeby nie zasiewać tak, lęków, strachu. Tak. Mhm. I ona mi później dziękowała za to, bo mówiła, że wiesz, co tak mnie nastawiłaś, <grym> że ja. Po prostu byłam, oczekiwałam. Pięknego. Tak. Uh -huh. A nie y, hektarów ostu, uh -huh. przez które uh -huh. trzeba przejść i sobie ranić nogi. Ja pamiętam, jak, jak właśnie czytałam, oprócz tego, że wiedziałam, że kiedy się kształtuje oko i nos. Czytałam o tym i bardzo sobie to brałam do serca jak zrobić, żeby jak najmniej stresogenny był poród dla dziecka. Czyli mm -hmm. jak oddychać, oddychać pieskiem, yy, yy, wiesz, te wszystkie yy, yy, te wszystkie Wskazo ruchy, które należy zrobić, żeby pomóc dziecku, ponieważ to też wiedziałam, większą traumą jest poród dla dziecka niż dla matki. No tak, to, no to jest było, wyjście na kompletnie inny wiesz, świat. To było coś, to, to, że to jest dla was mocniejsze przeżycie niż dla mnie, mnie jakby ustanawiało w takiej służebności mm. wam. Czego ja nie dostałam od mojej mamy. Bo moja mama mówiła, zobaczysz, przeżyjesz, będziesz wrzeszczeć tak, że, że cały szpital będzie słyszał. Jakby, czyli taka strategia straszenia. Więc, oczywiście później ja to przepracowywałam, prawda moją relację z mamą, ona teraz jest w zupełnie innym punkcie. Natomiast wtedy nie była łatwą relacją, była. Y, dlatego ja też się tak y, ambicjonalnie gdzieś, y, że tak powiem, wypiełam na nią, że ja to zrobię jak należy, mm. ja to zrobię. Czyli wtedy jeszcze z tego przekonania będę lepsza, tak. zrobię to lepiej. Tak, oczywiście, oczywiście. Mm. Nie będę egoistycznie skupiona na tym, że mnie boli. Mhm. I że to jest najważniejsze, że mnie boli, tylko będę myślała o dziecku przede wszystkim. No ale nie wzięłam pod uwagę tego, że nie każdy poród jest łatwym porodem. Twój był łatwy. Ale też wiesz jak to jest, też wiesz jak to jest. To w ustawieniach systemowych bardzo dużo się o tym mówi, że, że im bardziej my nie chcemy tak jak nasz rodzic, no, im bardziej my nie chcemy być mhm. tacy jak nasi rodzice, im bardziej my nie chcemy być tacy jak nasza mama, jak nasz tata, tym bardziej nas świat stawia do, do tej pokory, żebyśmy tak. my popatrzyli tak. z tego swojego mniejszego w mm. hierarchii dziecięcego mm. miejsca na swoich rodziców i żebyśmy przestali się nadkładać i przedkładać nad nich, mm -hmm. więc to jest też trochę o tym pierwszym y, porodzie twoim, nie? Który, gdzie ty mówisz, że miałaś to, y, to myślenie, że zrobię to lepiej, tak. a potem jest zderzenie z rzeczywistością, tak. bo się nie da. Tak bo jednak jestem mniejsza od ciebie mamo. Tak. Jestem mniejsza od ciebie tato. No ja byłam bardzo duża. Wtedy to ja rzeczywiście <laughs> moją mamę gdzieś tam z wysokości, wiesz, majaczyła mi. Tak. Ale i właśnie to jest to jest niesamowite, że moja mama miała masowaną szyjkę macicy w trakcie porodu ze mną, rodząc mnie. I ja miałam masowaną szyjkę macicy. I ja miałam masowaną szyjkę macicy. I ja miałam masowaną szyjkę macicy rodząc Ignacego. I to i, i to doświadczenie masażu szyjki macicy było najtrudniejszym doświadczeniem ever. Z całego porodu. Właśnie to. No to mogę ci powiedzieć, że przy tym moim masażu szyjki macicy yy, nasza położna yy, powiedziała do Miłosza, że Miłosz, Idź na koniec sali, od, odwróć się tyłem, nie patrz na to, bo to będzie bardzo jakby drastyczny, trudny tak. widok. A miłosz powiedział, że nie, ja zostaję, złapał mnie za rękę i oglądał, był, towarzyszył. To jest, towarzyszył. To, mówisz, to, to, to jest bo... też takie kompletnie inne, przetransformowane, mam wrażenie w naszej rodzinie męskie. Tak myślę to tutaj wzrusza. też o znaczy twoim to, co, tacie. To, co mówisz, tak. mnie wzrusza. Dlatego, że ja... Oczywiście wtedy też były inne warunki. Nie było tak jak teraz. Tak, Ale, tak, ale tak. ja nie chciałam, żeby twój tata był przy porodzie. Jak wiele kobiet, mamo. Jak wiele kobiet. Bo ja miałam wrażenie, że ja muszę tę walkę stoczyć sama. Poza tym to jest też coś takiego, że jeżeli w naszym rodzie... Kobiety nigdy nie mogły, mówię wcześniej, w liczyć. pokoleniach liczyć mm, na mężczyzn, tak. to w tym kolejnym pokoleniu kobieta nie chce tego mężczyzny, ba może mieć wewnętrzne przekonanie, że męskie jest słabe, że męskie i tak nie podoła, że męskie tak. i tak nie stanie do swojego zadania, że i tak nie wesprze, nie? To, co, o czym teraz mówisz, i to, co oglądałam, będąc z wami przez kilka dni na Mazurach, to jest fenomenalne. I to ci chciałam powiedzieć. To jest, to jest mm, taka więź. Mówisz o Miłoszu? Tak. Mówię o waszej więzi. Jestem wzruszona, będę płakać zaraz. Wytnijcie. Mamo! Tu. Nie, nie wycinamy. To jest taka więź i to jest takie, bo ja się wam przyglądałam, jak wy jesteście różni. Z Miłoszem? Tak, tak. a jednocześnie jak to gra. Tak. Jak to jest komplementarne. Nie by na przykład coś tam wkurzało, <noise> <prawo> mojego, <noise> prawda, w Miłoszu. Już sobie oceniałaś. Tak. Nie, 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 przyglądałam żartuję. się tak, temu. Tak, tak, tak. I przyglądałam się temu, jak wy to, jak to harmonijnie, wiesz, yy, balansuje. Tak. To jest jak, jakbyś na wodę wrzuciła krople jednego koloru i drugiego, i ten kolor tak przepływa, wiesz, tam nie ma kantów. Jakie to ładne. Wiesz? Dziękuję i dziękujemy. Chyba, że powiedziałam to, to, o Jin Yang. Nie chcąc. Tutaj tak. mama opowiada o, żeby wszyscy wiedzieli, Mazury, byliśmy przez tydzień taką większą grupą, bym powiedziała, częścią rodziny. I jeszcze z przyjaciółmi z moją siostrą na mazurach i był też oczywiście mój mąż miłość nasz syn Ignacy i to był taki czas gdzie było bardzo dużo wspólnoty też ci powiem mamo że to dla mnie ten wyjazd wspólny że to dla mnie było też a, takie nowe bo ja przez wiesz moje doświadczenie mobbingu w szkole em, tych gruźb, które tam były, ale też przez doświadczenie waszego trudnego rozwodu z tatą i takiego hmm. trudnego rozejścia, bo się bardzo nie dogadywaliście. Tak. Ja miałam niewiele na dzień dobry zaufania do ludzi hmm. i trudno mi było wspólnotę. Ja nie wierzyłam wspólno we wspólnotę. Ja, Wiesz, jak ktoś mi opowiadał, że można właśnie razem, że można w jakimś kręgu mhm. kobiecym, męskim czy po prostu z rodziną. To ja miałam takie: z jaką rodziną? Mhm. W jakim kręgu? Skoro też jakby mnie jako dziecku się kojarzyło, wspólnota mi się kojarzyła z wybieraniem. Wybierz, czy pójdziesz do mamy na święta, czy do taty na święta. I teraz wybierz, że pojedziesz do taty i żyj z poczuciem winy, że mama zostaje sama na te święta. Mhm. Wybierz, że jedziesz do mamy, i że tata zostaje sam na te święta, że mm. jestem poczuciem winy, że to było zawsze ta wspólnota. Ona była zawsze mm, obtoczona, wiesz, w niewygodzie, w poczuciu winy moim dziecięcym, nie? Więc to było dla mnie takie duże, że ja mm, mogłam zaprosić tych wszystkich ludzi, się ucieszyć, mm. wiesz, z tego wspólnego czasu i bardzo ci dziękujemy za to, co mówisz. No to jest takie, wiesz, mm, bo ja mi się w ogóle wydaje i to prawdopodobnie jest dość powszechne, ze względu na naszą, na, na naszą jako polską historię, że gdzieś to męskie z żeńskim było kompletnie niekompatybilne. Kompletnie. Ono tak. było, wiesz jakie mi się ono wydaje? Rozłączone. Tak. I tak. tutaj sobie patrzę na okoliczności wojenne, mhm. gdzie te kobiety były fizycznie rozłączone, rozdzielone, rozdarte z tymi mężczyznami. Gdzie nawet jeśli serce tego mężczyzny chciało zostać, to było coś większego, co go wzywało. Bóg, honor, honor mm -hmm. ojczyzna. I te kobiety same z tymi dziećmi, z gospodarstwami niejednokrotnie, które musiały brać na siebie część tej męskiej roli, męskiej mm -hmm. funkcji w tym wszystkim. Tak. I, ale jeszcze właśnie to książka, którą na Mazurach sobie kupiłam i zaczęłam o, tak, czytać. Wspaniałe. Chłopki. Joanny Kuciel-Frydryszak, mam nadzieję, mm. że nie pomyliłam nazwiska, która mnie jakby wstrząsnęła w zmianie perspektywy patrzenia na przykład na moją babcię. Mm -hmm. Mm -hmm. To mówimy cały czas o tej niekompatybilności męskiego z żeńskim mm -hmm. i jak to wpływa, bo ja sobie, ja całe, ży całe życie właściwie się zastanawiałam, y, ród mojej mamy i ród mojego ojca to były kompletnie różne rody systemy. Mojego ojca z miasta, wykształceni, mojej mamy ze wsi prości. I, ja dopiero, I zastanawiałam się, o co tam chodzi? Dlaczego to jest takie jakby, takie kostropate? Dlaczego to jest takie Byłem twarde? Mhm. Dlaczego to jest takie mm, drapieżne momentami? I dlaczego to jest takie bezwzględne? Po stronie twojej mamy. Tak. Mhm. I w momencie, kiedy przeczytałam, już jestem za połową, ale i właśnie czytałam tę książkę i czytam ją. To jest niesamowite. Ja, ja zaczynam rozumieć naprawdę rozumieć tak rozumieć sercem moją mamę, z czego ona jest. I moją babcię moją babcię, która wmawiała mi, że robak, który pływa w żurku to nie jest robak, tylko to jest kawałek mąki. I na dowód tego zjadała to. Ciekawe. I ja też jadłam robaka, tylko w sałatce. Ale. Nie, nie przy tobie, nie przy tobie. Okej. Okay. Więc <laughs> <laughs> ja tego nie mogłam pojąć tego zaparcia i tego zaprzeczania rzeczywistości. W momencie, kiedy dotarłam do tego w tej książce, tak, do tych opisów, Biedy galicyjskiej, do tego dwanaściorga dzieci. Moja babcia była jedenasta. Z kolei nie miała butów. Jak ja zaczęłam czytać te świadectwa, to ja zobaczyłam, że to jest w ogóle, wiesz, to zjedzenie tego robaka. Jest normą. Jest normą. To jest też o tym, jak na przykład babcia, czyli twoja mama, mamo, całe życie. Powtarzała, że wykształcenie najważniejsze, tak. wykształcenie najważniejsze. Tak. Musisz mieć szkołę, musisz tak. mieć szkołę. Ludzie cię będą uważali za nikogo. Tak. Będziesz nikim bez szkoły, będziesz nikim bez wykształcenia. No i też jak popatrzysz na szerszą historię, to widać skąd to płynie. I Ponieważ widzisz, tam mm? tak bardzo tego wykształcenia tak, nie było tak. i one tak bardzo tak. czuły się nikim, tak. że chcąc ochronić mnie, ciebie, moją siostrę, kolejne mm. pokolenia przed poczuciem bycia nikim. Tak pchają w stronę edukacji. Tak. I ja wiem, że to jest dla mojej babci, czyli dla twojej mamy, mamo, bardzo duże i trudne, że na przykład ja nie dokończyłam szkoły teatralnej. Hmm. Że ja nie mogę powiedzieć, jestem magistrem mm -hmm. sztuki. Jestem, no ma jestem, jestem aktorką z wykształcenia. Tak. Może teraz już mniej trochę. Wiesz. Ale, ale, tak, ale, ale, wie, ale, wiesz, tak, ale to mówię, na pewno to jest... rezygnacja nie była proste tak. do przełknięcia dla niej. No wtedy Babcia przecież mówiła, y, kim ty będziesz, jak ale ludzie wiesz, będą na Ciebie patrzyć. Tak, i, i jak widzisz, skąd te zdania mm, płyną, tak. to wiesz, że one nie są o tobie. Tak, ale jakby masz przestrzeń, tak jak ja w momencie czytania tej książki, na zrozumienie, że. Te kobiety bardzo chciały się uczyć, a nie mogły. Mhm. Nie mogły, dlatego że od czwartego roku życia musiały już, ponieważ jakby kolejne dzieci y, y, się rodziły, trzeba było pomagać w polu, trzeba było pomagać przy obrządku, trzeba było pomagać przy tych dzieciach. I tam nie można się było uczyć, chociaż się tak bardzo chciało. Dlatego być może, na przykład, tak, a propos, mówisz, a propos zaplecza, i a propos kobiecości, a propos dzieci. Szczerze mówiąc, dla mojej mamy, dziecko to było coś no, omalże ponad siły. Dokładnie to chciałam powiedzieć, mamo, dokładnie to chciałam powiedzieć: że, przy, że patrząc na historię, mówię teraz o mojej babci, twojej mamie, tak. o mojej prababci, twojej babci. Że patrząc na ich historię, gdzie one jako dzieci już pracowały, jako mhm. dzieci były w nadodpowiedzialnościach wielu, jako dzieci zajmowały się swoim rodzeństwem, gdzie one były dorosłymi, kiedy były dziećmi. I były przekraczane w każdy możliwy sposób. Na każdy sposób. możliwy sposób. Tak. I intelektualnie, i fizycznie, i emocjonalnie, na każdy możliwy sposób były przekraczane. To jak na to patrzysz i patrzysz na to, że moja babcia ciebie urodziła mamo. Mhm. To patrzysz na nią jako na bohaterkę w tym kontekście. Mnie powiedział pewien terapeuta dawno temu, no bo ja oczywiście się terapeutyzowałam lat 20, albo więcej nawet Teraz już. Też opowiem. On mi powiedział coś takiego, jak ja przyszłam i płakałam, że ta relacja jest taka trudna. Że jakbym ja mówiła kompletnie innym językiem, innym językiem z moją mamą. Ja nie jakby nie jestem w stanie się dobić i on mi powiedział coś takiego. A kto pani powiedział, że jeżeli by użyć kontekstu porównania ogrodniczego, że mały mech, który wyrasta na kamieniu w totalnie niesprzyjających okolicznościach przyrody, w bardzo surowym klimacie ma mniejszą wartość niż drzewko czy patyczek włożony w nie wiem, tropikalnym czy subtropikalnym, w super sprzyjających warunkach, gdzie ono za trzy dni kwitnie, a za pięć dni owocuje. Gdzie jest bogactwo słońca, tak. bogactwo soli mineralnych, bogactwo, bogactwo wody. wody. Tak. Po prostu super y, dobre warunki dla wzrastania. Ale to jest właśnie o tym przyjęciu swojej historii. Tak. Że ty i ty i ty i ty. Nie macie takiej historii jak ja, ani ja nie mam takiej historii jak wy. Ale bardzo wiele z nas, i wydaje mi się, że to się teraz w ogóle tak czyści, może dlatego jest taki y, mały przyrost naturalny. Mm. Bardzo wiele z nas ma historię jednak, ile tam, 70 czy 80% społeczeństwa to było chłopstwo. No tak. Tak. I te 15 dzieci, czy 12. To była wtedy norma. I to, I, jest... I to jest, jeszcze powiem tylko jedno zdanie, coś, co mną wstrząsnęło. Wtedy em, krowa znaczyła więcej niż dziecko, bo krowa dawała mleko, krowa żywicielka, a dziecko kolejna gęba do wyżywienia. No plus to, że choroby i tak dalej, prawda? Czyli jakby tak, nie przywiązujmy się. Napisałam taki tekst, przeczytam go, to a propos tego. Tych wielkich osiągnięć, których my nie widzimy mhm. właśnie w kontekście tego, że na przykład dla babci urodzić dla babci. Jedno dziecko. Jedno dziecko. W wieku tak, 36 tak, lat. Tak jest. Że Wtedy. Że to był szczyt. Mhm, że tak. to był jej szczyt i że to było jej bohaterstwo. I to w kontekście też tego. Co ja wielokrotnie na różne sposoby mówię na swoich social mediach czy w podcastach tu, że każdy daje tyle, ile ma i każdy daje tyle, ile może, i że biorąc pod uwagę historię Twojej mamy czy ciebie, mm -hmm. to tyle, ile dałaś, czy tyle, ile babcia dała. To był maks i to było to bohaterskie. E, mm -hmm. Przeczytam ten tekst, e, żebyśmy miały w tym pole do rozmowy. Mm -hmm. Nieobecny tato jest tchórzem i jest bohaterem, w tym, że jako dziecko wytrzymał bicie kablem od żelazka. Pijący ojciec jest tchórzem i jest bohaterem, w tym, że jako nastolatek wytrzymał i przeżył wywózkę na Sybir, a w niej chowanie dziesiątek i setek ciał bliskich i kolegów. Manipulująca ciszą mama jest tchórzem i jest bohaterką, w tym, że jako dziecko wytrzymała porzucenie własnej mamy. Chwiejna w reakcjach mama jest tchórzem i jest bohaterką w tym, że jako dziecko przeżyła wybuchy taty i cykliczne groźby zabicia się swojej mamy. Dziecinna mama jest, jest tchórzem i jest także bohaterką w tym, że jako dziecko zajmowała się swoim młodszym rodzeństwem i dała radę. Każdy z nas niesie w sobie tchórza i bohatera. Mm. Każdy z nas dokonał rzeczy niemożliwej przeżywając jako dziecko swoje własne mniejsze i większe mrozy, tornada i wichury. Każdego z nas można by ocenić jednopłaszczyznowo, dualnie i surowo. Wielu z nas można by zamknąć w słowie tchórz, niedojrzały, niedojrzała, słaby, słaba. A ten tchórz jest i bohaterem. Ten niedojrzały kiedyś być może dojrzały był, albo nawet zadojrzały jak na swój wiek. A ten słaby być może kiedyś musiał być silny. Stać nas na więcej niż pływanie po płciźnie. Wierzę, że stać nas na zobaczenie całości. Hmm. I to a propos tego... No właśnie. Tych własnych szczytów. Tak. Że tego się nie da ocenić. Ale oczywiście... Trzeba spojrzeć na całość historii. Tak, ale oczywiście trzeba przejść, przynajmniej jak o sobie mówię, trzeba przejść etapy, ponieważ Jest. ja jednak trochę głodowałam. Emocjonalnie. Doświadczyłam mamy. Prawda? Tak jak jej doświadczyłam. Tak. tak. I... i... Dojście do punktu mnie dorosłej, która jest w stanie zaakceptować tak trudne dzieciństwo bez oceny ty, ty to przez ciebie i tak dalej, zajęło mi no bardzo dużo czasu. Bardzo, bardzo dużo czasu. No, bo też, też mówi się, że jakby to jest wprost proporcjonalne, że jakby ilość traumy jest wprost proporcjonalna do. Do trzymania w tym miejscu. To znaczy, jak jest ogromna trauma, bardzo duża, no to. Yy, Długo cię trzyma. To, to po prostu nie jest łatwo po prostu to porzucić i otrzepać się i powiedzieć, yy, Hajda do przodu, do życia. Być może, być może właśnie ten, ta nadprodukcja energetyczna, którą ja jakby obdzielałam cały świat, jest właśnie z tego. Jest właśnie z tego, że. Yy, tak byłam zakleszczona. Zresztą to jest niesamowite. Używam słowa zakleszczona, a moja mama była kleszczowa. W porodzie. Moja, ma moja mama, która była pierwszym dzieckiem mojej babci, tej właśnie chłopki, y była porodem kleszczowym. Była bardzo duża i rodziła się tam, nie wiem, dwie czy trzy doby. Tak. Przed wojną. Więc... A no właśnie, więc to zakleszczenie tak. może jakby w tej, w, tym, w tej trudności takiego bardzo surowego wychowania. Oni tam, oni tam ta pani pisze, właśnie ta pani Janna, ona jakby powołując się na dzienniki, pisze, że jedna z kobiet, przedstawiając swoją babcię, chłopkę, opowiadała o tym, że jedyne, co ona była w stanie dać, to było jedzenie. Że to była surowa kobieta, że to była so kobieta, która nigdy nie przytulała, nigdy nie mówiła, że kocha, bo to w ogóle nie były wartości. I w mojej rodzinie to też nie były wartości. Wartością był pewien konkret, tak? Jeżeli tak. ktoś ci da jedzenie, moja babcia nie robiła nic innego, tylko wszystkich futrowała jedzeniem. Różnej jakości, ale jakby to, 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 było jej, to był jej sposób wyrażania y, miłości. Więc my jesteśmy teraz w bardzo komforto komfortowej sytuacji, że możemy w ogóle myśleć o jakimś nasyceniu emocjonalnym. Wtedy to było naprawdę to była walka o życie. Bo to była walka o jednego ziemniaka. No i dokładnie widząc to i widząc, z czego te kobiety. W naszej rodzinie, mówię teraz o naszej tak. fizycznie, naszej rodzinie szły, jakby to zmienia kompletnie, kompletnie perspektywę. E, bardzo słuszne jest, mamo, w moim odczuciu to, co mówisz, że to trwa. Że historia Twojej mamy, czy Twoja mamo historia, mhm. teraz mówię ze swojej perspektywy, że Twoja historia nie zmienia faktu tego, jak ja Cię jako dziecko doświadczyłam. Mhm. Czy jak ty doświadczyłaś swojej mamy, nie? I że najpierw się kontaktujemy z tą swoją dziecięcą krzywdą, z tymi zranieniami, z tymi tak. przekonaniami, które się wykształciły podczas tego trudnego dzieciństwa, że tam się przeżywa i dożywa złości, rozczarowanie i niespełnione potrzeby i smutek i ból, i żali. I że gdzieś dopiero na końcu tego jest to szersze widzenie. Tak. Też trzeba powiedzieć, że na przykład ustawienia systemowe, które Ty mi przedstawiłaś lata, lata, mhm. lata temu, one, no one pokazują to szerokie widzenie, tak. one pokazują tak. tą szeroką tak. perspektywę. Tam, tak. nie, tam nie możesz nie widzieć, mhm. bo tam się cofasz jednak te dwa, trzy pokolenia wstecz, i tam wszystko widać jak kawa, kawa na ławę, czarno tak. na białym, nie? Natomiast ja mogę powiedzieć, i zaraz Cię o to samo zapytam, mamo. Ja pracuję ze sobą, mój start pracy ze sobą, mój start procesu gojenia, zaczął się kiedy ja zachorowałam na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, kiedy mhm. miałam 15 lat i ty byłaś motorem, jakby tym, tym impulsem, mhm. żebym ja zaczęła ze sobą pracować, bo ta choroba i jej wygląd, który przyszedł do mnie wtedy, kiedy ja miałam 15 lat, to było za duże, jak powiedziałaś. Marianka, to jest za duże, mhm. jak na to, ile ty masz lat. Więc... Zapraszam cię, do, zapraszam mhm. cię do pracy ze sobą, mhm. bo ty już w tym procesie byłaś. I ja zaczęłam wtedy na dzień mhm. dzisiejszy mam 26, za chwilę 27 lat, i ja cały czas jestem w tym procesie gojenia. Ja też mówię, że nie mam miejsca przepracowania, mhm. bo nikt z nas nie kończy w miejscu Boga i jakiegoś takiego lotosu. Mhm. Tylko życie nas cały czas stawia do pewnych tematów. Już, już jakby w innych kontekstach, i czasem na innych płaszczyznach i na innych warstwach już, ale cały czas, dopóki żyjemy, to mhm. proces trwa. Tak, bo to jest to właśnie, co kiedyś rozmawiałyśmy, że nie chodzi o to, żeby po kółku tak. y, biegać w życiu, tylko żeby wspirali być. Czyli żeby w sensie, wzrastać. żeby wzrastać, tak. tak. Więc jeżeli mój wzrost ma oznaczać, że ja do tematu wyrażania stanę 15 razy, mhm. tylko w różnych kontekstach i pod mhm. różnymi kątami, to ja chętnie stanę do tematu wyrażania 15 razy. I mówię o tym, że no, pracuję w związku z tym no, 10-11 lat już ze sobą różnymi metodami. Zaczynając od ustawień systemowych, które mi e, przedstawiłaś, poprzez terapię psychodelikami, EMDR, mhm. brain spotting, terapię manualną różnego rodzaju. I ja dopiero od kilku lat. Mogę powiedzieć, że ja Cię widzę, mamo, jako moją mamę, hmm. że ja czuję się w miejscu córki, Ciebie jako mamy. Nie czuję się większa, czuję się mniejsza, czuję się w pokorze i wdzięczności, kłaniam się przed Tobą za to, że mi dałaś życie, co nie jest oczywiste i nie było oczywiste w naszej historii tak samo. I ja dopiero od kilku lat mam takie poczucie w sobie, że nie ma już takich szarpiących, a tu jeszcze jakaś szarpiąca mnie pretensja. A tu jeszcze jakaś szarpiąca mnie krzywda i rano. Mm. I też ten wyjazd na Mazury mi to bardzo pokazał. Mm -hmm. Ten nasz wspólny. Że ta relacja jest taka, nie wiem, czy mam słowa na to. Hmm. Ale ja się czuję i to fajne uczucie. Dorosła córka swojej mamy. A ja też na to popatrzyłam inaczej, wiesz, jak byłyśmy na tych mazurach i po, po Mazurach jak rozmawiałyśmy. <dorosła> Tak, mieliśmy tak. mi długą rozmowę po mazurze. Bo, bo to jest bardzo... Masz pewne wyobrażenie. Ja miałam pewne wyobrażenie na twój temat. Ja pamiętałam pewną energię twoją, taką dziecięcą. Mhm. Bardzo fajną, ale dziecięcą. I nagle zobaczyłam ciebie Zupełnie inną, znaczy ciebie dorosłą, ciebie, której ja nie znam, w takim sensie, że ja tam nie mam dostępu, że ja nie wiem, co ja mam nacisnąć, żeby cię zregresować, mm. wiesz? Żeby Rozumiesz? Tak, tak, mm -hmm. znaczy jakby w tej zależności ja dorosła mama, ty mała córka, mm. tylko dwie dorosłe kobiety. Mm. Dla mnie jest też mamu niesamowite, przyglądać się temu jak nasza relacja. Się zmienia i jak wzrasta. Zaczynając, idąc tak chronologicznie, całą naszą historią, zaczynając od dość trudnego życia prenatalnego, szybkiego, łatwego porodu, mm -hmm. <laughs> później um, pierwsze miesiące życia z moimi ogromnymi kolkami, tak. później ty, która wyjechałaś za pracą do Warszawy, ja, która zostałam wychowywana przez babcię, mm -hmm. twoją mamę, później ja, która po. W drugim roku życia do Was dojechałam do Warszawy, i później, jak ja miałam 7 lat, wywzięliście rozwód z Tatą. Myśmy z Zosią, czyli z moją siostrą, zostały razem z Tobą. Ciebie dużo nie było, bo chodziło o finanse, mhm. o, o pracę, o zarobki, więc myśmy też z Zosią były dużo same razem. Później całe historie z mobbingiem, gimnazjum i ty też, która tam byłaś na takiej straży, żeby cokolwiek mhm. zrobić w związku z tym, co się działo w gimnazjum i później od razu z tego, żeśmy weszły w ciągłe twoje bycie na sygnale do mnie, bo ja zaczęłam chorować nawrzedziąc zapalenie tak. jelita grubego. Czyli tak naprawdę ta relacja zawsze była taka szarpiąca w takim sensie, że albo ty Musiałaś być dla mnie na sygnale, cały czas w dostępności jak karetka pogotowia, mhm. albo w ogóle cię nie było i gdzieś było, by, by, było między nami daleko, bo były te sprawy, których ja jako dziecko nie widziałam i nie miałam prawa o nich wiedzieć: że ciebie nie ma bo pieniądze, ciebie nie ma bo praca, ciebie nie ma bo przeżycie z miesiąca na miesiąc. I przy tym, że dziejącym później, ty byłaś. Wiesz, no ty byłaś non-stop, ty byłaś non-stop, ty cały tak. czas pytałaś Marianka, co zjadłaś, ile było biegunek, jak się czuje Marianka, Zosia bądź ciszej, bo Marianka musi spać, mhm. co ci przynieść Marianka, wiesz, biegałaś mi do sklepu, żeby mi ugotować tych pięć produktów, których ja, które ja mogłam jeść, nie, to było po prostu cały, i szpital, i szpital, i szpital, i takie leki, takie wlewki, i sterydy, i niesterydy, i nawrót, i remisja, i emisja, i... Jedna kolonoskopia, jakby cały czas coś, cały czas coś. I codziennie pytania o jedzenie i o kupę, nie? I o jedzenie i o straczkę, i o jedzenie i o straczkę. I, I później, jak wreszcie ja miałam operację i wyłonienie z TOMI, i ja się wyprowadziłam mhm. od razu bardzo szybko, tuż po operacji wyłonienia z bo miałam takie wrażenie, że ja też potrzebuję wreszcie swojej autonomicznej przestrzeni, mm -hmm. bo po prostu nigdy nie było tego momentu mojego, wiesz, tej, tak. tego oddechu, tej autonomii, że ja sobie mogę pójść na piwo i, i wiesz, po prostu zrobić coś nielegalnego, mm -hmm. bo cały czas byłam tak bardzo blisko ciebie w chorobie, nie? Tak. Że później był ten moment, gdzie myśmy były, powiedziałabym, duży dystans był między nami. Tak. I ty odpoczywałaś. Ja odpoczywałam, dokładnie to chciałam powiedzieć. Ja miałam takie uff. No, rozumiesz, bo jej nie ma. Bo, to, bo ona była chorobą. Bo to był taki stres. Tak. Przez pięć lat. Ja pamiętam, tak. jak ty miałaś operację i wróciłam do domu i mm, trzęsłam się cała. Tak. I, yy, I jakoś siedziałyśmy tak z Zosią i ja poszłam pod prysznic i wrzącą wodą się polewałam. I się cały czas telepałam. Ja w ogóle nie czułam wrzątku na swoim ciele. Jakby taki poziom. To walki. Tak, to, to tak. Walki. To była walka, to była wojna. Po prostu wojna o twoje życie. Twoja Syberia. Tak. Jaką miał twój tata. Tak. To tak samo, mama, jak ja pamiętam, jak ja w ogóle nie mogłam jeść. W ogóle był taki moment nie, nie da, niedaleko przed operacją wyłonienia stomi, mhm. gdzie ja już po prostu nic nie mogłam jeść. bo miałam takie bóle. A ty, która jadłaś za dwóch, za dwóch. I, I ja pamiętam takie momenty, gdzie ty po prostu tak w siebie to jedzenie wpychałaś, nie? Bo tam w ogóle smak, jaki smak? Faktura jedzenia, jaka faktura jedzenia. I ja się temu przyglądałam, że Jezus Maria, mama chyba je też za mnie. Hmm? Tak samo jak Zosia też jadła za dwóch wtedy i też w siebie wpychała to jedzenie. Ja miałam takie wrażenie, że. Że wyście obie za mnie jadły. Bo myśmy cię chciały pobudzić do tego jedzenia. Ja wiem. Wiesz, ja w, sensie, w sensie ja mm, mówię mm. o tym, że to mm -hmm. był cały system. Ale oczywiście. w tej traumie tak. chorującej. Tak, oczywiście. Cały system. Tak. To było tak widoczne, i że każdy tam przeżywał swoją wojnę, każdy tam przeżywał swoją tragedię i swój ogromny strach. Mm -hmm. mm. I później po tej operacji myśmy były dalej od siebie. To mm -hmm. były. Co myśmy raz na miesiąc rozmawiały, czasem nawet, czasem tak. nawet i dłużej, nie? I później dopiero powoli, powoli, i to były lata, mm -hmm. powoli, powoli zaczęłyśmy, bo mogłyśmy już. Ty se odpoczęłaś, mm -hmm. a ja wykształciłam już tą swoją autonomię, już jakby wiesz, złapałam się na tym, kim ja jestem, mm -hmm. kim ja jestem. Jeśli ja już nie jestem w żydziącym zapalni mieli tak grubego. Jeśli ja już nie jestem 40 biegunkami na dobę, to kim ja jestem? Co mm -hmm. lubi Marianka? Czego nie lubi Marianka i tak dalej, nie? Jeszcze żeś mi się tak kontaktował, jak chodziłaś do szkoły teatralnej, to pamiętasz? To było tak, że często. A, A potem, jak, też... jak ja ci płakałam do słuchawki? Tak, pamiętam. Że ja nie dam rady być w tej szkole? Pamiętam. Kurde, to było niesamowite, co ja czułam w tej szkole teatralnej. Hmm. Ja miałam wrażenie, że ja... Że każdego dnia część mnie tam umiera. Hmm. I tak i tak mi się to nie zgadzało, bo pamiętam, jak ty tata mówiliście, to będzie najlepszy czas swojego życia, a ja miałam takie kurwa, hmm. ja tu umieram. No, pamiętam, ale ja powiedziałaś, Jak, jak powiedziałaś, że nie chcesz, to ja. W... Ty mnie wsparłaś. Wsparłam wtedy. Ty powiedziałaś, że. No, ty, ty, ty często tak mówiłaś. To pamiętam też to zdanie z dzieciństwa, że rób, jak czujesz. Rób jak czujesz. Rób jak Może obawiasz. nawet za dużo czasami wolności tak dawałam. No, to, to, było, to było o tym, że ciebie dużo po prostu nie było. Ty dużo wyjeżdżałaś i nam zostawiałaś tą stówkę na stole. Tak. No ale to były z kolei sytuacje finansowe, nie? O tym, żeśmy też rozmawiały na mazurach i ta rozmowa była dla mnie bardzo ważna, że, że tak naprawdę ten brak tego opiekuńczego. Takiego, jak myślisz sobie, mama opiekuńcze, nie? Mm -hmm. Że ten brak tego opiekuńczego, że to było konsekwencją tego, jak było w tym świecie finansowym. Tak. Poczytaj, chłopki. Po prostu. Ja mówię o tobie. Ja wiem. Ale ja gdzieś. Mój korzeń jest tam. Ja to dopiero też, jakby zrozumiałam. Ja też to Bardzo tak. Bardzo mocno. Widzę. Ja też to tak widzę. Pamiętam, mamo, jak byłam mała, zabierałaś nas na różne. Dlatego mówię, że od ciebie ogromny zasób, ogromny zasób, jaki ja mam, to jest właśnie ta refleksja, samoświadomość, zadawanie sobie pytań, nie zatrzymywanie się w trudzie. Mhm. I pamiętam, jak byłyśmy małe, i ty nas zabierałaś na różne takie zjazdy, zloty taneczne, rysowanie mandali, czy nasypywanie mandali. To były te taneczne, to były... I warsztaty na, tańca. Na, tak, to tam na, na różne czakramy, na odblokowanie. Dokładnie. Tak. My kobiety mm -hmm. w wieku już 7-8 lat, tak. tak, i te takie pyrkające chusty, takie, wiesz, trochę Mówisz trochę o tych hinduskich... Tak, tak, tak. Hi... Pyrkające. Na czakram, <laughs> oczywiście. E, wydające tak. dźwięki, nie? Tak. I... I ja pamiętam, że jak ja myślałam, moja mama, to ja myślałam zawsze w procesie, zawsze hmm. w pracy ze sobą. Ty mi się bardzo kojarzyłaś właśnie z tym. Pamiętam tysiące, tysiące książek, miałaś mm -hmm. i mandale. I, I było tych terapii różnych, dużych. Chciałam właśnie z Ciebie zapytać o mm -hmm. to, czego Ty próbowałaś przez lata i jakie to dla Ciebie było. Znaczy, ja nie miałam wyjścia po prostu. To było tak. Ja byłam z takiego ciężaru. Wyjściowo, tak. że ja po prostu nie miałam wyjścia. Ja musiałam coś jakoś, jakoś sobie pomóc. I pamiętam, jeden z terapeutów mi powiedział, że gdyby to nie chodziło o mnie, to by powiedział, że, no, że z tego nie ma wyjścia, że to jest tak grubo to moje doświadczenia dziecięce że to jest bez wyjścia. E, ale być może właśnie ta moja nadprodukcja energetyczna była po to, żeby z tego minus tysiąc tą łyżeczką się wygrzebać, e, bo tak ja czasami takiego porównania nawet używam, że ja miałam, ja się po prostu z alcatraz łyżeczką y, wydłubałam, ale to, to jest ponad 20 lat pracy y, wszelkimi metodami ze sobą. Zaczęłam od astrologii i to też tylko, że taki mądry astrologii. Pamiętam, pojechałam do takiego człowieka w Gdańsku, i on mi po prostu nawet mi nagrał na kasecie, wtedy kasety były, hmm. opowiedział, mi swoje, opowiedział mi moje życie z datami, jakby tak. interpretując horoskop urodzeniowy. No i on mnie też tak mocno zmotywował do pracy żeby. Zresztą później też się zaczęłam uczyć tego, bo mnie to interesowało. Tak, pamiętam. A y, no. M, m, potem ustawienia systemowe, praca z procesem. Mm, gestalt. Gestalt. Y, psychodeliczne. Rośliny mocy. Tak. I y, to też bardzo mocny taki m, proces tam. Y, EMDR. Y, time waiver. To taka. Mm -hmm maszyna, która też... Kody podświadomości. Tak, tak. Od, 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 przeprogramowuje. Yy, no bioenergoterapia, no generalnie naprawdę hmm, pewnie chyba nie wymieniłam. Regressing niehipnotyczny. Gdzie nie pomyślisz, tam była moja. Mama. Tak, to prawda, tak. Tak, tak, ja się, ja szukałam, ja szukałam, ale to już, wiesz, to też jest tak trochę, że jak masz po prostu mało, no trochę masz piasku w bucie, no to nie chce ci się koniecznie stawać, zdejmować buta, y, wytrząsać tego piasku. A jak masz takiego kamienia, hmm. że po prostu nie możesz ruszyć, nie możesz kroku zrobić, to nie masz innego wyjścia, jak po prostu musisz to, no musisz coś z tym zrobić. Ale ja uważam, y, ja uważam, że to jest super, jak ludzie szukają. Mm. Że to nie jest wyszukiwarka i y, niech mi wyszukiwarka podpowie najlepszą terapię. Mm -hmm. Nie, przecież musisz spróbować. A musisz jeszcze oddech sam biodynamiczny, sprawdzić. przepraszam, jeszcze oddech biodynamiczny sobie przypomniałam. Musisz, tak. musisz sam sprawdzić sobą, tak. bo nie każda terapia ci podpasuje. Tak. Dla, ktoś potrzebuje przegadać, ktoś potrzebuje popracować na polu nieświadomym, na podświadomości, ktoś potrzebuje popracować z ciałem, ktoś potrzebuje w ogóle poddać się na przykład terapii psychodelikami, tak? Czyli. Stracić kompletnie kontrolę mhm. i pójść prosto w proces, nie? Mhm. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego i jeden, porównywanie, a dwa, zatrzymywanie się przy czymś, co czujesz, że nie przynosi ci innego poczucia w tobie. Mhm. Ja nie jestem tego fanką. Uważam, że trzeba szukać. Uważam, że trzeba szukać i ja też długo szukałam. Mhm. A które terapię powiedziałabyś, albo terapia, jeśli to jest jedna. Forma pracy ze sobą przyniosła ci najwięcej? Co ci najwięcej pokazało, albo co ci pozwoliło najwięcej poczuć? Ustawienia mi pomogły. Ustawienia. No, tak, ustawienia i też ta, te psycho, rośliny mocy też mi pomogły. Ty byłaś na jałasce. Ja, byłam na ja też byłam na jałasce. No ale oczywiście to jest kwestia tego, gdzie to jest legalne, gdzie to jest nielegalne. Tutaj nie chodzi tak, o to, żeby tak, tu tak, zachęcać tak, kogokolwiek tak, do. Tak. Do nielegalnych czynów. No więc, no, no i ustawienia. Tak, ustawienia były taką metodą, która mi pozwoliła, ale też ja mam też takie wrażenie, że najpierw trzeba było trochę tej stajni augiasza odczyścić innymi metodami. Jasne. Żeby to w ogóle mogło wejść. Jasne. Żebym ja ym, była w stanie wyjść tak naprawdę z tej pozycji ofiary, bo to było najtrudniejsze. Bo jeżeli tyle doświadczasz jakby niezasłużenie. Tak ci się wydaje tak. w momencie. No z losu, uh -huh. Uh -huh. bo taki los. Bo w rozdaniu początkowym ktoś dostał po prostu tysiąc żetonów, a ty dostałeś jeden. Tak. Ale co jest niesamowite i to wiem właśnie mm, i z tym się bardzo zgadzam i to, tego mnie nauczyła astrologia na przykład, że w momencie, kiedy y pracujesz to, to jesteś w stanie, właśnie tę trudność początkową, przekuć w zasób. Ja na przykład mam takie głębokie poczucie, bo ja mam bardzo dużo wdzięczności do mojej choroby. Ja hmm. mam bardzo dużo wdzięczności do mojej operacji. To jest dla mnie coś tego, niesamowitego. Z Muszę to powiedzieć. No, Wiesz, to jest coś niesamowitego, <laughs> dlatego że ja właśnie po tych mazurach się zastanawiałam nad tobą, bo zastanawiałam się, jak ja bym. Reagowała. Ja, ja, jak ja bym reagowała. I to, zobaczyłam masz, również. To, no, ta, tak, tak, że to by no. spotkało mnie. Bo ja cały czas byłam, jakby, jakby. No, to było jakby mnie, no bo moją córkę, ale jednak nie mnie. <śmiech> <śmiech> I, I zastanawiałam się właśnie. Pierwszy raz tak. <laughs> myślę, że dopiero podeszłam do tego. Rozumiesz, tak <laughs> się obwąchałam z tym. I wiesz co? I sobie pomyślałam też, że ta Twoja bezkompromisowość i ta Twoja taka naga prawda jest związana właśnie z tym, że ty masz to dzięki temu. Ja wiem, jak strasznie to brzmi. Nie, ja się wzruszam, więc nie wiem, czy tak. A, strasznie. Mi ale to wzrusza. No wiesz, no bo, bo to nie oznacza, że trzeba po prostu stracić to, żeby móc mówić prawdę. Absolutnie nie. Ale że jest jakiś rodzaj takiego, takiej, takiej nagiej, brzydkiej prawdy, do której ty masz dostęp to i dostęp którą dostęp. ty masz odwagę mówić masz siłę do tego, żeby to mówić. Ja mam takie, może będę miała wzruszony głos teraz. Mam. Ja mam ogrom wdzięczności do choroby, do tego, że mam stomię, bo to wszystko trudne, co ja przeżyłam tam wtedy, przez te cztery lata hmm. chorowania, a tego było bardzo dużo, zaczynając od wszystkich przekroczeń proktologów i kolonoskopie, i wszystko to, na co ja byłam nieprzygotowana jako mm. dziecko wtedy, kończąc na robieniu do pieluszki i niezdążaniu do toalety, co pamiętasz, to wszystko dało mi tyle zasobów, mamo, że strata jelita przy tym to naprawdę mało. Mam, mamo, takie poczucie, że mam w moim plecaczku torbie. Saszeczce. Takie zasoby i takie jakości z tych historii, które mm. przeżyłam, z tego co widziałam. Mm -hmm. Przecież obok mnie na sorze umarł mężczyzna. Wiem. I ja to widziałam jako pierwsza. I to nie jest serial. Wiesz, tego nie obejrzysz w telewizji. I ja to wszystko przeżyłam. I ja z tego wszystkiego. Zawinęłam dupę w troki na jedną, drugą, trzecią, piątą pracę ze sobą, i ja to wszystko przekułam. Tak. I to jest już moje. Tak. To tak, jest moje. Tak. Ja Bo jak ktoś. Tak. Na zawsze. Na zawsze. Ja zawsze powtarzam, że to nie doświadczenia sprawiają, że jesteśmy ludźmi dojrzałymi i dorosłymi, tylko to, co zrobimy z tymi doświadczeniami. Bo my możemy mieć trudne doświadczenia ze sobą i utknąć w ofierze, tak. utknąć w krzywdzie, utknąć w świat jest niesprawiedliwy, ludzie są niesprawiedliwi, ludzie są B, są świat zawsze przeciwko mnie, albo możemy wziąć te swoje doświadczenia, zrobić z nimi porządek, zobaczyć pewne szersze obrazy w tych swoich doświadczeniach i w ten sposób przekuć je na zasób. I e, moja nauczycielka ustawień systemowych, Ania Brzozowska, mówiła: Co to jest zasób? Wszystko to, co masz za sobą, ale uznane i zintegrowane. Cudowne. Bo. Czy my będziemy płakać na końcu bo... tego podcastu? W gruncie rzeczy na samym końcu chodzi o miłość. Tak. To jest jakby zalanie miłością wszystkiego. I tego dobrego i tego złego. Bo wszystko jest miłością i z miłości. Tylko jak pokazują ustawienia systemowe czasem nie jest takiej życzeniowej. Tak. Tak, czasem patrzymy na kogoś w tej trudnej miłości. Ja chciałam, żeby moim córkom było lepiej moim dzieciom, żeby one już. były na stabilnym brzegu. Żeby nie musiały łyżeczką zalkat. Tak. Tak. Tak i to był motor. Tak naprawdę. Żeby się wydostać. I żeby moim dzieciom było lżej. I teraz jak patrzę, to mam ogromny szacunek. Do siebie? Nie, do ciebie. No, do mnie. Tak. Dlatego, że przecież to jest to, o czym ty mówiłaś. O, o tym, jakie to były nasze te góry i Doliny. Ta nasza droga, tak? tak. Że blisko bardzo daleko i, i. mam ogromny szacunek. Jakim stałaś się człowiekiem? A jednak będziemy płakać. No. Biorę, mamo, to z wdzięcznością w tej części, w której takim człowiekiem, jakim jestem, stałam się także dzięki Tobie i temu wszystkiemu, co było między nami i łatwe hmm. i trudne. Jakie to wielkie jest. Dziękuję, że mnie urodziłaś. Bardzo Cię kocham. Nie, nie wiem jak ten podcast kończyć, ee. bo. nie będę się żegnała patrząc w kamerę. Mm -hmm. Tylko tobie podziękuję. Mm -hmm. I wszystkim, którzy tego słuchali. Niech was ogarnie miłość. To jest nasze życzenie. Mm. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak. Do usłyszenia.